Witam Was serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się dr Wiaderko i zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Bitwy Widzów. Kolejny dzień, kolejna bitwa, chciałoby się powiedzieć. I tak też się powiedziało. Moi drodzy, zapraszam Was na niesamowitą bitwę na pojeździe WZ-111-5A, a niesamowitym bohaterem tej bitwy jest kolega Bambucza. Serdeczne pozdrowienia, Bambi. Kto, jak nie ty, taki wynik zrobi, mój drogi. Tak więc naprawdę szacuneczek. Jaram się strasznie. Mam nadzieję, że wy również. No i co? Zapraszam do oglądania. Ja pokrótce może powiem wam, moi drodzy, co ten czołg. Co to za czołg? WZ-111-5A jest to 10. tier chińskich czołgów ciężkich. Mamy dostępną tutaj ilość HP 2200. Damage na strzał to jest 490, penetracja na podstawie 250 i tutaj na goldzie aż 340, więc naprawdę całkiem nieźle. Na podstawie mamy pociski AP, a na goldzie hity. Tak więc, no, te hity, kto jak lubi. Faktem, hity mają zawsze mega dużą penetrację, więc to jest naprawdę dobrą rzecz, tylko mają taką przypadłość, że czasami lubią nie wejść od boku w gąski. Tak więc niestety, ale tutaj jest problem. Zasięg spota na podstawie mamy 400 metrów, prawie jak w każdej dyszce. No i damage tutaj, damage już był powiedziany, przepraszam. Czas przeładowania, moi drodzy, czas przeładowania wyciągnął tutaj aż mam bucza 8,3 sekundy. Tak więc naprawdę masakra. Ja nie wiedziałem nawet, że aż takie ma przeładowanie, więc muszę zrobić, kurde, tą WZ-tę. Tym bardziej, że no tutaj Bambucza wykręci taki wynik, że masakra. No ale kto jak nie on? To jest bardzo dobry grajek. Serdeczne pozdrowienia, Bambi. Dawno cię u mnie nie było, więc musiałem tutaj skorzystać i wziąć tą bitewkę z twojego kanału i pokazać u siebie, żeby więcej ludzi zobaczyło, jakim dobrym graczem jesteś i co tutaj potrafisz na tym czołgu wyciągnąć. Mapa bardzo fajna, Erlenberg, więc no nic, tylko tutaj ugrywać. Kolega zdecydował się tutaj linią zero przepchać cały front. Zobaczmy. No i proszę bardzo, T-34 oczywiście bez żadnego problemu jest przebijany. Do czego jeszcze chciałem tutaj powiedzieć? Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy 750 koni mechanicznych i przekłada się to na 15 koni mechanicznych na tonę. Maksymalnie ten pojazd jeździ 50 km na godzinę do przodu i cofa 15 km wstecz. Depresja działa, to jest 7 stopni i elewacja działa 23 stopnie. Celność 0,34. Dostępnych mamy 40 pocisków. Czas celowania 2,5. I co my tutaj jeszcze mamy, moi drodzy? No i to by było tyle z takich ważniejszych rzeczy. Tak więc bardzo dobry czołg. Oczywiście te wszystkie statystyki, które podałem teraz, są to statystyki stokowe, czyli bez załoganta. Oczywiście, jeżeli mamy dobrego załoganta, to wszystko nam się gdzieś tam podnosi. Wszystko się wykręca, tak jak na przykład przeładunek na stronie jest podany 11,2, a Mambucza wyciągnął aż poniżej 9 sekund. Tak więc naprawdę znakomity wynik. Nie spodziewałem się, że to WZ ma aż taki dobry przeładunek. No i co? Lecimy. Zobaczmy, co tutaj ugrywa nasz bohater bitwy. Już ma 4200 damage'u i 1000 asyst, moi drodzy. A to dopiero 3,5 minuty bitwy. No i jest pierwszym czołgiem, moi drodzy. Jest pierwszym czołgiem, który jedzie, który tutaj ostro atakuje. No i zobaczmy, co tutaj nam wyciągnie tak naprawdę ten nasz bohater bitwy. Oczywiście link do oryginału będzie w opisie pod filmem, więc możecie sobie wpaść zobaczyć. No i co tu mamy? No właśnie, tamte deki obstawione grubo. No i jest. Fałka bez żadnego problemu dostała, była pokazana bokiem. Jest 10-10. Trzeba uważać, trzeba być ostrożnym. I na jakie czołgi tutaj zdecyduje się nasz bohater bitwy ostrzelać najpierw? Oto jest pytanie. Czy będzie strzelany w ten kościół, czy tamten zamek? Po drugiej stronie strzał na ślepo. Niestety niecelny. No już wiem, do czego strzelał. Okej. Niestety nie, szkoda pocisku. Już się chowała ta czwórka, no ale z drugiej strony.
hity z taką penetracją, kto wie, może by coś było przebite. Dolna płyta bez żadnego problemu. E4 zostaje przebita. No i co my tu mamy? Te trzy... Lajcik, lajcik dostaje. T92. Ekran Wagen i co my tu jeszcze mamy? Ekran Wagen i obiekt 705. 752. Dostaje bułek. Ekran Wagen zostaje ściągnięty przez sojusznika. No i czwóreczka. Bez żadnego problemu dolna płyta. Gold wchodzi, po prostu aż miło patrzeć. Mamy 6000. 7000 już przekroczone, moi drodzy. No, do końca bitwy jeszcze zostało dużo czołgów. Nasz tutaj bohater bitwy zachowuje zimną krew. Nie śpieszy się, trzyma dobrą pozycję. Ma czołgi, które może ostrzeliwywać. I tak trzeba grać, moi drodzy. Tak trzeba grać. Nie można się podpalać. Już jest 8000 przekroczone, więc znakomicie mu to idzie. W tak krótkim czasie taki wynik i tak jest. FV bez żadnego problemu dostaje. No i co? Tam grube lufy stoją niestety, więc bardzo musi uważać. Tutaj tą WZ-tą. No właśnie, no właśnie. No i co? Czwórka jest pokazana. Niestety nie było penetracji tym razem. No i co tutaj się wydarzy? Co tutaj się wydarzy, moi drodzy? Co tutaj się jeszcze wydarzy? No, wycofaj troszkę pyk i jest przebicie. Jest przebicie, mamy 9000 już. Tak naprawdę 9076. I nie ma przebicia. Ale mamy tylko 160 HP. Gdzieś padła buła od tych TD-ków. Ja jest 8-8. Więc teraz naprawdę musi uważać. Bo tak naprawdę obojętnie, który z tych TD-ków załaduje... załaduje obucha, no i najprawdopodobniej jest po WZ-cie. Nie wiem, jak ten obuch musiał trafić, żeby nie ściągnąć takiego gryzka ze 160 punktami HP. No i dobra. Na spokojnie. W tych zaspach tutaj sobie, tak powiem, kusi te TD-ki na strzał. I bardzo dobrze robi też. No i dobra, czy się zdecyduje, żeby podjechać? Czy będzie tutaj sobie stał i wyszukiwał sytuacji, wyszukiwał okazji, żeby komuś sprzedać lufę? Mamy tutaj czwórkę, bok wieży. Trzeba było strzelać, tam jest chyba... Trzeba było strzelać trochę niżej. Tam był tylko taki płotek, który... Tak, tam jest płotek, który bez żadnego problemu raczej zostałby zniszczony. Ale nie ma też ryzykować, proszę bardzo, za drugim razem już siadło. Kurde, no ten przeładunek jest znakomity, muszę powiedzieć. Z taką alfą? Wow. On jeszcze lepszy przeładunek chyba niż ta WZ-ta premkowa. Ale WZ-ta premkowa ma większą alfę, no ale to jest za coś. Tak czy inaczej, bardzo dobra alfa w stosunku do przeładowania. 7 stopni depresji działa, to może być problemowe, ale jak widać... Nie stanowi to żadnego problemu tutaj dla naszego bohatera bitwy. Dużo szczęścia. Dużo szczęścia z tym, że nie było tutaj przebicia. I bardzo dobrze, że nie było. I zaraz mamy jeszcze jedna buła i będzie 10 tysięcy, moi drodzy. Jeszcze jedna buła i niestety nie się schował skurczybyk w ostatnim momencie. Mamy tutaj obiekta. Obiekt mierzy cały czas. Dostaje. I mamy obiekta. Nie ma niestety przebicia. Wielka szkoda. Tym razem? Tak jest, tym razem już bez żadnego problemu. 9800. No i jeszcze jedna buła nas dzieli od przekroczenia magicznej liczby 10 tysięcy. Tak jest, proszę bardzo. E4 skupiona na kim innym. Takie cele są najlepsze. Dostaje light na ogrysku i zostaje jeszcze jeden TD-ek, który okazuje się, że jest po drugiej stronie rzeki. I po niego również jedzie nasz bohater. Jest to FV. Tak zwana Godzilla.
No fajnie się buja ten czołg. Muszę zrobić. Muszę zrobić, moi drodzy. Ech, kąska. Ale kurde, zniosło ten pocisk niestety. No i co? I tutaj będzie penetracja, czy nie będzie? No takie wystawienie... O ja! O jas! Ten EV strzela z apeków, ewidentnie. I gdzieś dingły. Nie wiadomo gdzie. Przeżył tutaj nasz bohater bardzo dobrze, bo to prawie 11 tysięcy. Uznajmy, że to jest 11 tysięcy, bo jest jeszcze 2000 spota, więc zróbmy z tego 2000, przepraszam, 11 tysięcy damage'u. Wow. Gratulacje, Bambi. Jesteś naprawdę czołówka tutaj World of Tanks konsole, zdecydowanie. Jeszcze raz serdeczne gratulacje, Byczku. Dzięki za tą powtórkę. No i co? Wam, moi drodzy, życzę nie wiem, miłego dnia, spokojnego wieczoru. Nie wiem, kiedy będzie ta bitwa. W każdym razie, trzymajcie się ciepło. Narka. Do następnego odcinka. Cześć.